Dzień dobry, witajcie na kanale Dr. Fit. W dzisiejszym odcinku sprawdzamy ostatni produkt od Aeromaxa, jaki otrzymaliśmy na recenzję, czyli odżywkę białkową Way Zero o smaku pomarańcza marakuja. Serdecznie zapraszam. O producencie wspominałem przy recenzji ichniejszego białka wegańskiego, zatem jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, odsyłam cię do tamtego filmu. A czym jest Way Zero? To nic innego jak miks białkowy składający się z izolatu oraz koncentratu białka serowatkowego, gdzie 82% proszku stanowi izolat, a 14% koncentrat. Pozostałe 3% to są dodatki smakowe. Co ciekawe, producent chwali się, iż jego białko nie traci na walorach smakowych po rozpuszczeniu z wodą i smakuje równie dobrze jak z mlekiem. Ale zanim to sprawdzimy, rzućmy okiem na suche dane. Nasz bohater został zapakowany w solidny plastikowy słój z podwójnym zabezpieczeniem wieczka, czyli folią plastikową na zewnątrz oraz folią aluminiową pod nakrętką. Najbardziej interesujące nas informacje z frontu opakowania, czyli przede wszystkim smak i gramatura, nie rzucają się w oczy, ale są dobrze widoczne. Z tyłu opakowania znajdziemy resztę najważniejszych danych na tej sekcji, a i nawet więcej, bo znalazł się aminogram na tyle dokładny, iż każda wersja smakowa ma swój własny. Wszystko to w aż 8 europejskich językach, w tym i polskim. Jeżeli chodzi o skład, to w środku uświadczymy 97% mieszankę białkową składającą się z 82% izolatu oraz 14% koncentratu. Resztę 3% dodatków stanowią kwas cytrynowy jako regulator kwasowości, aromat, substancja koloryzująca beta-karoten, substancja zagęszczająca guma ksantanowa, słodziki w postaci sukralozy i stewi oraz ekstrakt z buraka jako kolejny barwnik. Jeżeli chodzi o rozkład makroskładników, to w 100 g uświadczymy 378 kcal, 3 g tłuszczu, 1,7 g węglowodanów, w tym 1 g cukru oraz 85 g białka. Smaków mamy całkiem sporo, niestety na stronie producenta widniają tylko obecnie dostępne w magazynie na sprzedaż. Nie uświadczymy pełnej puli. Ciężko zatem wymienić wszystkie istniejące smaki. Iron Max Way Zero na ten moment zakupimy w gramaturze 908 oraz 2270 g w cenach odpowiednio 129 i 259 zł. To wszystko, co możemy wyczytać z tabelek. Sprawdźmy teraz zatem, jak produkt radzi sobie w praktyce. Jeżeli myśleliście, że w droższym białku Iron Max w końcu dorzucił miarkę, to no niestety ponownie musimy użyć łyżki. Również sugerowane porcjowanie odbiega od rzeczywistości, gdyż 4 łyżkom proszku bliżej do 40 g niż 50, tak jak napisał to producent. Rozpuszczalność i konsystencja. W tej kategorii produkt nie ma sobie nic do zarzucenia. Grudki? Brak. Uporczywa piana? Brak. A sama konsystencja bardziej przypomina kremowy koncentrat niż wodny izolat. Na pewno niemałe znaczenie ma tutaj dozowanie proszku, gdyż zgodnie z porcjowaniem producenta mieszamy go aż 50 g z 250 ml płynu. Od siebie daję tutaj 9 na 10. Smak. Na wstępie muszę zaznaczyć, iż pomarańcza jest jednym z tych smaków, którego w życiu bym sobie nie kupił, bo po prostu go nie lubię. Więc do oceny postaram się podejść możliwie jak najbardziej obiektywnie. Aromat jest niesamowicie intensywny i wyczuwalny. Bardzo naturalny, nie bije od niego chemią. Pierwsze skrzypce gra tutaj pomarańcza, a nuta marakuji gdzieś tam sobie w tle gra na basie. Cały szejk w smaku bardzo przypomina spożywczy jogurt. Nie posiada on takiego specyficznego serwetkowego posmaku jak w większości białek. Dodatkowo po rozpuszczeniu go w wodzie nie traci on swojego charakteru. Jedyne co maleje to ta kremowa konsystencja. Myślę, że obiektywnie za te cechy wspomniane wyżej należy się tutaj pełna ocena 10 na 10. Natomiast jeden punkt oddajmy za to, iż dosyć duży wpływ na te wartości miały niemałe ilości proszku w sugerowanym porcjowaniu, więc koniec końców ostateczna ocena to 9 na 10. Procentowa zawartość proteiny. 85% odnosi się do masy mokrej, czyli już gotowego szejku, co osobiście potwierdziliśmy u producenta. W przybliżeniu daje nam to około 90% w suchej masie, co jak na izolat jest wartością bardzo dobrą i tutaj produkt ode mnie otrzymuje 9, a może i nawet 9,5 na 10. Jakość zastosowanych składników. Tylko 3% dodatków smakowych, naturalny barwnik, jeden z najlepszych zagęszczaczy i stawia jako jeden ze słodzików, bardzo wysoka ocena, 9,5 na 10. Stosunek ceny do jakości i możliwości. 129 zł za niecały kilogram białka to dosyć dużo. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że cena jest troszeczkę przesadzona, natomiast jest to produkt, który bardzo się wyróżnia na tle innych białek. Wyjątkowy smakowo,
i z bardzo wysoką jakością składników, dlatego w tej kategorii produkt ode mnie otrzymuje 7 na 10, gdzie pół punkta zostało zabrane za brak miarki, co moim zdaniem w tej cenie nie powinno mieć miejsca. Jak zapamiętaliśmy bohatera dzisiejszego odcinka? Iron Max Whey Zero to na pewno odżywka wyróżniająca się na tle konkurentów. Wyjątkowym i świetnym smakiem oraz aromatem, z bardzo dobrymi właściwościami pod kątem rozpuszczalności czy jakości, co za tym idzie, nie ma on ceną. Nie licząc miarki, produkt praktycznie bez większych wad. Chociaż zastanawiam się nad sensownością dodania koncentratu, no bo tak naprawdę po co? Nie wiem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Jak zwykle klasycznie przypominam o naszych mediach społecznościowych oraz naszym sklepie internetowym. Wszelkie linki wraz z kodem rabatowym znajdziecie w opisie pod filmem. Do następnego!